Cześć, z tej strony Mateusz Rokuszewski z Weszło.com. Słuchajcie Radia Widzew, bo to najlepsze źródło informacji o waszym klubie. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i witamy serdecznie. Prześwietlenie Ekstra klasy, tym razem Wisła Płock, Marcin Guzewicz z tej strony. Przedostatni odcinek naszego cyklu. Pora dzisiaj porozmawiać o drużynie z Płocka. Jutro już pozostaje tylko i wyłącznie kwestia Pogoni Szczecin, a potem zapowiedź meczu. No i zaczynamy rozgrywki ligowe. Miało mnie tu nie być, ale okazuje się, że jestem. Audycja niestety z odtworzenia, z racji tego, że no, natłok obowiązków w ostatnim tygodniu powoduje to, że nie jesteśmy w stanie niestety zrobić live'a z tej audycji. Ostatnio się udawało, teraz już niestety nie, ale myślę, że i tak będzie w porządku, i tak będziemy mogli tutaj spędzić ze sobą najbliższą, myślę, że prawie godzinkę, może troszeczkę mniej, bo audycje prześwietleniowe z reguły nie trwają pełnych 60 minut, tylko są tymi krótszymi podcastami, ale wydaje mi się, że myślę, że tutaj będzie jak najbardziej wszystko ok. Kto dzisiaj? Dzisiaj Wisła Płock, tak jak już powiedziałem, i to, co możecie sobie również zobaczyć na planszy YouTube'owej. No i oczywiście witam wszystkich, którzy tam się zbierają na tym czacie YouTube'owym. Jeżeli oczywiście chcecie pokomentować, to komentujcie, a jeżeli nie możecie na żywo tego robić, no to zapraszamy do sekcji komentarzy, abyście mogli coś pozostawić. Standardowo pamiętajcie o łapkach w górę, także bardzo, bardzo serdecznie o to prosimy. Jak możecie, to również subskrybujcie nasz kanał, bo im więcej subskrypcji, tym oszukamy algorytm i będzie nas lepiej widać. Będziemy lepiej widoczni i będziemy widocznie lepsi, jak to kiedyś było na jednej z opraw kibiców. Już teraz nie pamiętam, czy to było Widzewa, czy może kogoś innego, no ale tak było. Ale dobra, wracając do głównego tematu, co kto dzisiaj? Dzisiaj Wisła Płock, czyli drużyna z Ekstraklasy, drużyna, która poprzedni sezon skończyła na szóstym miejscu. No i o czym sobie dzisiaj powiemy? No powiemy oczywiście o samej Wiśle, troszeczkę z historii klubu. Poza samą historią takie najważniejsze fakty związane. Trochę o stadionie, bo tam wiadomo też przebudowa. Znaczy mówię też, no bo na wielu stadionach w Polsce trwa aktualnie przebudowa. U nas już dawno zakończona, stadion ma 5 lat. A tam za chwileczkę dopiero oddadzą ten nowoczesny obiekt. No a sam jestem ciekaw, jak on będzie ostatecznie wyglądał. Troszeczkę o sukcesach klubu. Wiadomo, że no, drużyna Wisły Płock nie jest jakoś wybitnie utytułowanym klubem, patrząc w stosunku takiego, nie wiem, Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów, Legii Warszawa, Wisły Kraków, czy nawet Widzewa bądź Lecha. Natomiast jakieś tam swoje sukcesy odnieśli, więc o nich na pewno też będzie można wspomnieć. Powiemy sobie troszeczkę o tym, co działo się w poprzednim sezonie, jak wyglądała ich gra. No a na koniec jeszcze będziemy mieli rozmowę z gościem. Dzisiejszym gościem w audycji będzie Arkadiusz Stelmach, czyli dział marketingu klubu z Płocka oraz dyrektor do spraw scoutingu młodzieżowego, czyli no wyszukanie tych takich talentów najmłodszych, więc tych piłkarzy, którzy dopiero gdzieś będą rokować w przyszłości, czyli kogoś znajdą teraz, a być może później gdzieś to będzie piłkarz, który będzie miał możliwość wejścia do klubu, do pierwszej drużyny i zdobywać tam oczywiście jak najwyższe laury, a kto wie, potem może i transfer na zachód i dzięki temu zarabiać pieniądze, bo jak dobrze wiemy, Polska Liga od tego jest. No nie mamy niestety klubów na najwyższym topowym poziomie, żeby bić się o laury i zarabiać pieniądze poprzez europejskie puchary, więc trzeba gdzieś było zmienić tą politykę, zmienić tą taktykę. No i aktualnie wygląda to tak, że polskie kluby no, wyławiają najlepszych piłkarzy, a potem transferują ich do lig zachodnich, dzięki czemu zarabiają pieniądze, taka chociażby polityka Lecha Poznań, a dzięki temu między innymi są też pieniądze na potem na wzmocnienia, no i próbę gry jednak w tych europejskich pucharach i zdobywania odpowiednich trofeów. No może akurat z trofeami w europejskich pucharach to przesadziłem, ale tak to mniej więcej jest. No dobra, no to co, tyle tytułem wstępu, 4 minutki minęły, myślę, że można puszczać dżingla i będziemy zaczynać, porozmawiamy sobie troszeczkę o drużynie Wisły Płock. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i tutaj już powinna wam się w tym momencie pojawić taka specjalna plansza dotycząca Wisły Płock z tak zwanymi danymi szczegółowymi. I co możemy o samej Wiśle powiedzieć? No rok założenia, rok 1947, ale Wisła Płock jest drużyną, która zmieniała bardzo często nazwy. No nie nazywała się od samego początku Wisła Płock, tylko wyglądało to troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o kwestię klubu. No i tak, najpierw mieliśmy Elektryczność Płock, bo to jest 1947 do 1950.
1950 roku. Potem mieliśmy Ogniwo Płock od 1950 roku do 1955. W 1955 ta drużyna nazywała się nawet Sparta Płock, także sami widzicie, jak często tu się to wszystko zmieniało. W międzyczasie mieliśmy również i Petrochemię Płock. Poza Petrochemiem było nawet i Petro Płock, prawda? Tutaj niektórzy mogą to kojarzyć. Była drużyna potem Orlenu Płock, bo jak dobrze wiemy, w Płocku znajduje się siedziba tego koncernu paliwowego. Także był Orlen Płock, no ale potem powrót do nazwy Wisła Płock. No i jeżeli już chodzi o ten klub, no to tak nazywają się do dnia dzisiejszego. No i myślę, że ta Wisła Płock już chyba tak pozostanie na długo, długo, długo i raczej tutaj się nic wielkiego dalej nie będzie zmieniać. Jeśli chodzi o barwy, niebiesko-biało. Niebieskie, takie samo oczywiście jak herb widoczny, prawda, taka tarcza Wisła Płock 1947, niebiesko-biało, niebieskie barwy. Pojemność stadionu aktualnie 3105 miejsc, jest to stadion oczywiście imienia Kazimierza Górskiego, natomiast przypomnę, że to nie do końca tak wygląda, to nie jest taki malutki stadionik, tylko on jest aktualnie w trakcie przebudowy. Przed rozpoczęciem tej przebudowy 10978 miejsc, teraz właśnie w okolicach 3000, dokładniej rzecz biorąc 3105, a docelowo już po zakończeniu budowy stadionu 15000. 15000 miejsc ma stadion Wisły Płock osiągnąć, czyli wydaje się, że jak na drużynę z Płocka jak najbardziej dobra pojemność. Dobrze wiemy, co się dzieje na Widzewie w Łodzi. My mamy stadion na 18018 miejsc, no ale on troszeczkę za mały. Wiadomo, potencjał kibicowski w Łodzi troszkę chyba jednak większy niż w Płocku. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o Płock, no to jak najbardziej tutaj jest okej. Okay. Debiut w Ekstraklasie rok 1994 i to była porażka z drużyną Sokoła Pniewy. Sokół Miliarder Pniewy, taka była drużyna, potem ona się tam gdzieś z Tychami jeszcze też, pamiętam, łączyła. Był Sokół Miliarder Tychy i tak dalej, także tam było multum zmian, także Sokół Pniewy, Wisła Płock. 1-0 dla drużyny wtedy Sokoła Pniewy, także no debiut w Ekstraklasie nie wypadł zbytnio okazale. Rozpoczynają teraz 16 sezon gry na najwyższym szczeblu rozgrywek, także już troszeczkę tutaj pograli, zadomowili się, no są drużyną, która wie, jak tam pograć. Najwyższa wygrana w Ekstraklasie 5-1 z Lechem Poznań, także no aktualnego mistrza Polski pokonali, to jest ich najwyższe zwycięstwo, natomiast najwyższa porażka jest z Odrą Wodzisław, drużyną, która teraz gdzieś się tam błąka po niższych ligach w województwie śląskim, to była porażka 1-6, porażka u siebie. Bilans z Widzewem. No i ten bilans mają niekorzystny, na szczęście dla Widzewa. 6 zwycięstw, 4 remisy i aż 10 porażek w bramkach 25-33. No i oczywiście my jako kibice Widzewa życzymy sobie tego, aby ten bilans jeszcze bardziej poprawić w najbliższym sezonie. Najlepiej zrobić z tego 6-4-12. No a w bramkach to oczywiście 25, a to 33 niech się zwiększa jak najbardziej, ale nawet jeżeli by to miało być 25-35 dwa razy po 1-0, też to przyjmuję, bo to zawsze 6 punktów. Kiedy grałem mecz z Widzewem? Uwaga, mecz z Widzewem już końcem sierpnia, 27-28 sierpnia, 7 kolejka, więc no tutaj już będzie ten sezon tak mniej więcej zaczynał się na mocno rozkręcać i spotkanie oczywiście w sercu Łodzi do rozegrania. Zobaczymy jeszcze, w który dokładnie dzień ono się odbędzie. Nie ma jeszcze przygotowanego ostatecznego terminarza dla tej kolejki. Pewnie dużo tutaj powie Kanal Plus, no bo zobaczy, gdzie drużyny grają, w których rejonach tabeli będą i będą to pewnie jakoś odpowiednio ustawiać. Prezes pan Tomasz Marzec, no a trener pan Paweł Stano. Tutaj myślę, że o tym piłkarzu więcej można sobie wspomnieć. O tym, że no był dobrym i nieustępliwym obrońcą, bo no, no to trzeba na pewno zwrócić mocną uwagę. Pytanie, czy w taki sam sposób będzie budował swoją drużynę. Pamiętamy go z Korony Kielce jako takiego piłkarza, który no był takim zadziorem, naprawdę no nie ustępował, nie odstawiał nogi, więc zobaczymy, czy będzie podobnie budował drużynę Wisły Płock w sezonie 2022-2023. Troszeczkę o poprzednim sezonie, jeśli chodzi o Wisłę. Miejsce szóste. Pamiętacie, jak mówiliśmy o Pieście Gliwice, gdy w prześwietleniu Ekstraklasy był? No to było tam miejsce piąte i tam mówiliśmy wyraźnie o niedosycie i tym, że została stracona szansa na europejskie puchary. No oni mieli straty 3 punktów. No to już więcej punktów straty Wisły Płock do Lechii Gdańsk, bo to była strata 9-punktowa, więc no
Był to jedna z tych drużyn, która gdzieś tam grała w środku tabeli, miała jakieś szanse na te europejskie puchary, ale myślę, że słabsza wiosna chyba to zaprzepaściła. Punktów 48, no spotkań 34, punktów na mecz 1,41, tyle samo bramek strzelonych, więc też 1,41 bramki na mecz jest, ale co ciekawe, szóste miejsce w tabeli, a mimo wszystko minusowy bilans bramek, bo 48-51, czyli minus 3. No i to, co się na pewno mocno rzuca w oczy, to jest sam bilans spotkań. 15 zwycięstw, 3 remisy i aż 16 porażek. Drużyna bezkompromisowa, z reguły nie remisowała, więc jeżeli Wisła Płock gra, to albo wygrywa, albo przegrywa. I pytanie, czy bardzo podobnie będzie w przyszłym sezonie. No to oczywiście jeszcze wszystko jest do weryfikacji oraz do sprawdzenia. Jak wygląda sytuacja Wisły Płock, jeżeli chodzi o spotkania w europejskich pucharach? No to zagrali trzy sezony, sezon 2003-2004, 2005 oraz 2005-2006 oraz 2006-2007. No i co można ogólnie powiedzieć o tych spotkaniach w roku 2003-2004? Pierwsza runda i Ventspils i tu niestety odpadają, 2005-2006 druga runda Grasshoppers i tutaj też się nie udaje. No i Czernomorec Odessa 2006-2007 też druga runda i też niestety się nie udaje, chociaż tak szczerze mówiąc, no oni przegrali tylko i wyłącznie jedno spotkanie na te 6, 4 remisy, no i jedna porażka, właśnie na jedno zwycięstwo też z Grasshoppers, prawda, a jeśli chodzi o remisy, to i z Czernomorcem, i z Ventspilsem remisowali, także no tutaj nie mieli za bardzo szans na, szansa na awans były, no ale szkoda, że nie udało się tego zrobić. Tutaj źle się troszeczkę wyraziłem. Także tyle, jeśli chodzi o kwestię tych sukcesów w pucharach. No za dużo nie pograli. Pytanie, czy będą mieli okazję w przyszłości. No to się okaże. Sukcesy krajowe. Puchar Polski zdobyty w roku 2006. Również Super Puchar Polski zdobyty w roku 2006. To są dwa największe sukcesy drużyny Wisły Płock. Finalista Pucharu Polski rok 2003, także no więcej w Pucharze Polski, prawda, sukcesów niż w samej lidze. Poprzedni sezon, tak jak już wspomniałem, wyglądał. Najwyższe miejsce, jeśli chodzi o kwestię drużyny gry w Ekstraklasie, to bodajże jest miejsce piąte, tak, i to jest sezon 2017-2018, no więc jeżeli mówimy o tym, no to drużyna tutaj miała okazję, prawda, gdzieś być blisko pucharów, wtedy trenerem, o ile dobrze pamiętam, był chyba Jerzy Brzęczek, czyli późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski. Tak, bo nawet była chyba mowa o tym, że no najlepszy sukces, największy sukces trenera Brzęczka to jest piąte miejsce z Wisłą Płock, a potem w nagrodę dostaje się możliwość poprowadzenia narodowej kadry, prawda, takie troszeczkę prześmiewcze to było w stosunku do trenera, no i tak to wyglądało. Chociaż nie, tak teraz jeszcze patrzę, tak próbuję skojarzyć, czy to był czasem... A nie, największy sukces to było jednak czwarte miejsce, przepraszam, i to było czwarte miejsce w roku 2004-2005. A, no to nie, to tutaj wtedy były te europejskie puchary, także czwarte miejsce, jednak nie piąte. Piąte to ta najnowsza historia Wisły Płock i właśnie za trenera Brzęczka. No dobra, no to co, mamy tyle, jeśli chodzi o kwestie osiągnięć, to bardzo krótka historia dotycząca Wisły Płock została tutaj przekazana. No to co, myślę, że możecie w tym momencie sobie zrobić szybką kawę, no i oddać się rozmowie z Arkadiuszem Stelmachem, czyli osobą, która wam w Wiśle Płock wie absolutnie wszystko. Nagrana rozmowa wcześniej, około pół godzinki, ale myślę, że warto wysłuchać, bo Arek naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo na ten temat powiedział. Tymczasem zapraszam właśnie na rozmowę z Arkadiuszem Stelmachem. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i witamy serdecznie po krótkiej przerwie. Jest już z nami Arkadiusz Stelmach, Wisła Płock, dział marketingu oraz bodajże chyba dyrektor czy koordynator do spraw scoutingu młodzieżowego. Przynajmniej tak wyczytałem na stronie. Witam wszystkich. Tak, zgadza się. No tutaj w tym przypadku mówimy o, można powiedzieć, takiej łączonej funkcji. No przede wszystkim jest to dział marketingu, no ale dodatkowo, tak jak tutaj wspomniałeś, pełnię teraz też funkcję dyrektora do spraw scoutingu młodzieżowego w naszym klubie.
Super, bardzo, bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że możemy troszeczkę porozmawiać. Widzew Łódź wraca po 8 latach do Ekstraklasy, po 8 latach niebytu. Zrobiliśmy sobie taki małe tour de Pologne po wszystkich klubach właśnie w Ekstraklasie, żeby przedstawić troszeczkę i przybliżyć naszym kibicom. No i przyszedł też czas na drużynę Wisły Płock. Powiedz mi, bo ty mówisz, że jesteś z marketingu, więc te wszystkie akcje związane z GTA i podpisywaniem kontraktów to twoje pomysły czy całego sztabu? Znaczy tak, będąc tutaj w 100% szczerym, jeśli chodzi o moją, powiedzmy, działalność w dziale marketingu, to ja zajmuję się przede wszystkim, bym powiedział, takimi rzeczami pisanymi. Mam tutaj na myśli czy relacje z meczów, czy obsługa strony internetowej, mediów społecznościowych i tak dalej. No ale oczywiście, jeśli tutaj mówimy o takim większych przedsięwzięciach, jak chociażby GTA, no to też mamy tutaj w dziale burzę mózgów. W niektórych przypadkach odpowiada za to czy Rafał Wyrzykowski, też taki samozwańczy specjalista do spraw kreatywności, jak na siebie sam lubi mówić, czy też tak jak widzieliśmy na planie, można powiedzieć, filmowym GTA, jest tam czy Sebastian Wyciński, czy Mateusz Ludwiczak, koordynuje to też Michał Łada. No, generalnie jest tutaj parę osób, bo też nie można tutaj zapominać czy o Marcie Chućko, o Mateuszu Lękiewiczu. Więc no, mówiąc tak ogólnie, można powiedzieć, że przy tego typu akcjach bierze udział no, cały dział, bo tak jak mówię, nawet jeśli za samą, powiedzmy, taką główną produkcję bierze się jedna czy dwie osoby, czy też za pisany scenariusza, to jednak mniejszy bądź większy udział często mają w tym wszystkie osoby po trochu. No tak, wiesz co ci powiem, nie, wielkie gratulacje za po prostu za pomysł, bo i ogląda się to wyśmienicie, wygląda się to kapitalnie i uwierz mi, że to jest naprawdę dobra robota, to co wymyśleliście, no to i idzie ostro, duży viral się zrobił, prawda, z tego i naprawdę tutaj fajnie od razu wygląda. Tak napomknę, że generalnie zna naprawdę chyba największe słowo uznania zasługuje tutaj Piotr Tomasik, bo to w jaki sposób on grał niektóre te sceny, na przykład no ja to szczękę z podłogi zbierałem szczególnie w momencie, kiedy wbiegł w ścianę, to było dla mnie no, chyba najbardziej komiczne z całego tego filmu, no ale tak, to fajne na pewno było to, że tutaj jak też widać było, że sam Piotrek miał fajne podejście do tego, więc myślę, że wszyscy przy tym się dobrze bawili, zarówno tutaj Piotrek jako główny aktor, jak i tutaj ekipa produkcji, no i przede wszystkim, no bo to chyba głównie o to chodzi, żeby widz przy tym się dobrze bawił, więc można powiedzieć, że ten cel został osiągnięty. No tak, nie tylko widz Wisły Płock, ale inne kluby w Polsce również zazdroszczą, także naprawdę bardzo dobra robota. No ale tak, spotykamy się dzisiaj nie tylko po to, aby rozmawiać o marketingu, ale ogólnie, żeby porozmawiać o drużynie Wisły Płock. Tak jak mówię, my 8 lat gdzieś w niebycie, jak to teraz się mówi, wracamy do elity, wracamy do tych 18 najlepszych drużyn w Polsce. Powiedz mi, jaką drużyną jest drużyna Wisły Płock, bo my to pamiętamy z tego, co się działo na początku poprzedniej dekady, a teraz już mamy rok 2022, lipiec. Jaką drużyną jest drużyna Wisły Płock? Znaczy tak, też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że trener Paweł Stanio tak naprawdę od niedawna jest tutaj pierwszym szkoleniowcem, więc tak jak często on sam na konferencjach prasowych powtarza, że ta drużyna ciągle jest w budowie, on ma swój pomysł na ten zespół i stara się go jak najszybciej, jak najbardziej odpowiednio wdrożyć. No moim zdaniem jest to coraz bardziej taka drużyna, bym powiedział, z określonym stylem gry, bo tu przynajmniej mi się w oczy rzuca fakt, jak zawodnicy bardzo pracują w pressingu, jak bardzo są wybiegani, jak intensywnie potrafią biegać na przestrzeni całego meczu. Co prawda też bywały sytuacje, co wydaje mi się, że nawet chyba trener na jednej z konferencji sam wspomniał, że nie pamiętam jakich słów dokładnie użył, ale tam no, w każdym razie chodziło o to, że tak mocno dokręcił śrubę na tych treningach, gdzie to był spory przeskok względem poprzednich miesięcy za poprzedniego trenera, bo też te obciążenia się zmieniły, tam niektórzy dziennikarze zagadywali, czy to nie jest może kwestia tego, że teraz bywają po dwie jednostki treningowo i tak dalej. I w pewnym momencie rzeczywiście można było zauważyć fakt, że piłkarze mogą mieć problem z bieganiem właśnie na takiej pełnej intensywności przez cały mecz, no ale z czasem to jednak zanikało, no i zresztą też te mecze towarzyskie grane teraz przed tym sezonem pokazały, że to może być też no, ciekawy sezon w naszym wykonaniu. I wydaje mi się, że nawet chyba taki postronny, niedzielny kibic widział, że ta drużyna mocno się zmieniła na przestrzeni ostatnich czy miesięcy, czy lat, bo też wcześniej można było zauważyć, że nie wiem, jeśli na przykład czy wy w Łodzi, czy inni kibice w Polsce pamiętają chociażby drużynę Marcina Kaczmarka, gdzie tam można powiedzieć, że przede wszystkim no, najważniejsza była defensywa, tak? Bo wówczas traciliśmy i mało bramek, szczególnie też w pierwszej lidze, gdzieś to zawsze od tyłu się budowało.
Z czasem ten przeskok nastąpił w 2017-2018 roku, kiedy drużynę objął trener Jerzy Brzęczek. Wówczas graliśmy no nie tylko skuteczną, ale i naprawdę fajną dla oka piłkę, chociaż akurat z tego co pamiętam w strzelonych bramkach to może nie było aż tak widoczne, bo tam generalnie co sezon, pomijając ten przedostatni, gdzie był no nieco słabszy rok w naszym wykonaniu, tak te strzelone bramki na sezon z reguły tak oscylowały w granicach 50 zdobytych, wówczas za trenera Brzęczka było podobnie, ale jednak to bardzo, bardzo przyjemnie się oglądało, tam no tak naprawdę piłkarze czasem strzeli dwie bramki i nie chcieli stracić tutaj na 2-1, tylko chcieli koniecznie strzelić na 3-0. No i wydaje mi się, że tutaj akurat ta drużyna obecna zmierza w podobnym kierunku, gdzie też no, swoją rolę odgrywają na przykład boczni obrońcy, gdzie są bardzo ofensywnie nastawieni. Także jeśli miałbym określić tę drużynę, no to przede wszystkim taką, która nie pozwala drużynie przeciwnej na zbyt wiele, jeśli chodzi o konstruowanie ataków. No i też pod względem czy kontrataków, czy ataków skrzydłami, no to wygląda to naprawdę fajnie. A też trzeba pamiętać, że rezerwy są chociażby w środku pola, który dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym z kolegami w pracy, że na papierze wygląda naprawdę mocno i jest tutaj mega potencjał, żeby tę drugą linię naprawdę no, móc fajnie zdominować. Okej, w porządku. Tak jedną wypowiedzią odpowiedziałeś na trzy pytania, które sobie przygotowałem, ale to bardzo dobrze. Arek, wiesz co, mam takie pytanie. Śmiało możesz dopytywać, bo czasami może być tak, że wpadnę w takie słowo, to kto jak coś, to stopuj mnie i wołaj, żebym już się uciszył. W porządku, nie? No, przecież to wiadomo, jesteś naszym gościem, no to wiesz, wolny mikrofon, możesz cały czas mówić. Ale powiedz mi, bo Wisła Płock jest drużyną mocną w Ekstraklasie, jest liczącą się siłą, ale to jednak chyba mimo wszystko klub takiego środka tabeli z aspiracjami chyba, aby grać wyżej. I tak jak wspomniałeś, poprzednie sezony to też budowa tego klubu. Teraz trener Stano też będzie oczywiście na swoją modłę to robił. I od razu pytanie, powiedz mi o trenera. Jak go można scharakteryzować, bo większość osób, nie ukrywajmy, pamięta go jeszcze z boiska, gdy no, był takim mocno nieustępliwym i dającym popalić zawodnikiem. I czym się różni zawodnik Paweł Stano od trenera? Czy są różnice, czy to mimo wszystko jest cały czas ta sama osoba i pomimo tego, że teraz już w butach trenerskich, to no, co może o nim powiedzieć? Znaczy tak jak mówię, moje pierwsze wrażenie było takie, że po pierwsze wzbudzał duży respekt swoją osobą, bo też chodzi mi ogólnie sam fakt też wypowiadania się, tonu tych wypowiedzi i tak dalej, to mówię o takim względzie bardziej z zewnątrz. Z kolei jeśli chodzi tutaj o samo takie bycie trenerem, no to co tutaj powiedziałeś, że był obrońcą nieustępliwym, takim jak to się często jest, takie wyświetlane powiedzonko, że był nieprzyjemny dla napastników obrońca. Tak, wydaje mi się, że troszeczkę może to rzeczywiście się przekładać tutaj na drużynę, bo ta Wisła Płock też bywa nieprzyjemną dla przeciwnika drużyną, bo tak jak wspominałem, tutaj też jest ta nieustępliwość, jest to wybieganie, jest agresja w grze, więc być może to, jakim on był zawodnikiem, rzeczywiście przekłada się na to, powiedzmy, jakie atuty chciałby widzieć wśród swoich podopiecznych. Chociaż no, ciekawe jest to, że jednak zarówno wcześniej w Żylinie, jak i teraz w Wiśle Płock, no widać fakt tutaj nakierunkowanie na piłkę ofensywną, gdzie biorąc pod uwagę, że był bardzo, bardzo solidnym defensorem, no to nie jest to być może tak oczywiste. Chociaż tutaj to też warto wspomnieć generalnie o całym naszym sztabie, bo chociażby Paweł Stanio jest, no byłem stoperem, jego asystent Norbert Gula był z tego co pamiętam bramkarzem, Łukasz Nadolski był też bardzo solidnym obrońcą, Dariusz Pietrasiak oczywiście wiadomo, że też czyli był... wszystko budowano od tyłu. Tak, był mocnym środkowym obrońcą, trener Maciej Sikorski on to również był bramkarzem, nawet trener przygotowania fizycznego był bramkarzem, Mateusz Oszust. No i dalej możemy tak naprawdę dalej wymieniać, bo chociażby dyrektorzy Magdoń i dyrektor Sielewski również byli stoperami, więc to jest w ogóle dość zabawne, że jest to drużyna złożona praktycznie z bramkarzy, można powiedzieć kierowana przez bramkarzy i przez obrońców, a jednak preferująca ofensywny futbol, więc, ale kto wie, no może to się przekłada właśnie w ten sposób, że oni jako byli defensywni piłkarze może wiedzą, jak tutaj właśnie te obrony przeciwne móc jakoś konkretnie zaatakować. No pewnie tak. A powiedz mi tak, bo wy zakończyliście ligę poprzedni sezon na miejscu szóstym. Dla Wisły Płock, dla zarządu to sukces, czy mimo wszystko jednak niedosyt, że nie zagracie w europejskich pucharach? Znaczy tak, no
Wiadomo, że jeśli mówimy tutaj o sytuacji, kiedy mamy szóste miejsce i w pewnym momencie gdzieś pod koniec tego sezonu był moment, że my zajmowaliśmy bodajże czy szóste, ale tam strata punktowa była naprawdę minimalna. I no, siłą rzeczy te apetyty na europejskie puchary no, musiały się pojawić, bo chcąc działać w piłce nożnej, no to trzeba mierzyć jak najwyżej, to jest oczywiste. Ale z drugiej strony, jeśli sobie przypomniemy, jak ta pierwsza runda w naszym wykonaniu wyglądała, kiedy my często tak naprawdę przez bodajże 2-3 miesiące byliśmy gdzieś tam nad strefą spadkową, ewentualnie, tak jak wcześniej też wspomniałeś, jako taka drużyna typowa z środku tabeli, więc to szóste miejsce no chyba jednak może być odebrane jako no, naprawdę fajny wynik i wydaje mi się, że nie ma tutaj większego rozgoryczenia, mimo że trener wielokrotnie na jednej z konferencji mówił, że tutaj będzie walka o czwarte miejsce, skoro jest rzeczywiście pojawiła się realna szansa na to, ale nawet jeśli to się nie udało, to wydaje mi się, że nikt w klubie powiedzmy nie uważa, że to jest wynik powiedzmy słabszy niż powinien. A widzisz, to lekko, żeś mnie teraz zaskoczył, bo byłem przygotowany na zupełnie inną narrację. Dlaczego? Bo przeglądając sobie tabelę jesieni oraz tabelę wiosny, no to zauważyłem, że wy po jesieni byliście na szóstej pozycji w tabeli z 6 punktami straty do trzeciego Radomiaka, który, no nie oszukujmy się, ale wiosnę zaliczył katastrofalną. Więc wydawało się, że tutaj naprawdę możecie powalczyć, ale jak spojrzałem sobie znowu na tabelę wiosny, czyli to, co rozegraliście, prawda, no to tu znowu wyglądało słabiej, bo to jest aż 10 miejsce, tylko 19 punktów zdobytych, więc tak to mi się troszeczkę kłóciło z tym, co mówiłeś i tak mówię. Spodziewałem się zupełnie innej narracji, że jednak w drugą stronę, prawda? Że... Znaczy, ja też nie chcę, żeby to tak jakby zostało odpowiednio odebrane. Tak jak mówię, to nie chodzi o to, że tutaj nikt nie chciał zaatakować, no bo to jest logiczne, że kiedy pojawia się szansa, no to trzeba to zrobić, ale to, że się nie udało, to ja tylko ze swojej perspektywy też patrzę tak, że no ja i tak jestem z tego sezonu jak najbardziej zadowolony i wydaje mi się, że po tych wypowiedziach czy prezesa Tomasza Marca, czy Pawła Ostanio, chyba też raczej widać zadowolenie, że jednak ta drużyna z czasem naprawdę fajnie się wyklarowała i kto wie, no może w tym sezonie będzie to naprawdę dobrze wyglądało, a też jak wspominałeś wcześniej, jeśli chodzi o poprzednie sezony, no to my po awansie do Ekstraklasy tak naprawdę mieliśmy tylko jeden sezon, kiedy mocno też zaatakowaliśmy tę czołówkę, gdzie otarliśmy się o puchary, to był ten sezon, o którym wspomniałem, gdzie trener Brzęczek nas prowadził, a tak to też były to miejsca 12, tam 14, więc to szóste miejsce tym bardziej no, musi by zostać odebrane pozytywnie, ale no, tak jak już słusznie wspomniałeś, była szansa zaatakować te puchary, no i wiadomo, no, szkoda, że się nie udało, ale ja osobiście tak jestem z tego poprzedniego sezonu zadowolony. Okej, okay. Powiedz mi, kogo można za poprzedni sezon w Wiśle wyróżnić, a kto według sztabu, według zarządu no troszeczkę nie dojechał, jeśli chodzi o kwestie gry? Znaczy tak, no to tutaj siłą rzeczy główną, można powiedzieć, gwiazdą na przestrzeni całego sezonu, tak jak powiedzmy 2 lata temu był to zdecydowanie Mateusz Szwoch, tak tutaj no to zdecydowanie jest to Łukasz Sekulski, bo tak naprawdę jest to zawodnik, który przyszedł do nas w zasadzie z pierwszej ligi, czyli z UKS-u, gdzie to prawda totalnie nie sprawdzał, a u was odpalił. Właśnie ciekawe jest to, że on w tym UKS-ie tak naprawdę też trochę tych bramek strzelił, bo nie chcę teraz kłamać, bo z pamięci to mówię, ale on chyba miał tam z 7 czy 8 bramek w pierwszej lidze, a mimo ale wszystko... Ale marnował jednak... na potęgę bardzo dużą liczbę sytuacji, po prostu no wiem jak tak, to w Łodzi tak, było też odbierane, prawda, gra Sekulskiego. W momencie, kiedy on odchodził z tego UKS-u, tam raczej nie widać było rozpaczy wśród kibiców UKS-u, a jednak po przyjściu teraz właśnie do nas, czyli można powiedzieć po powrocie do domu, no on naprawdę odpalił, bo to nie chodzi o to, że on powiedzmy, że to fajni zawodnicy z drugiej linii mu kreowali tę sytuację, chociaż oczywiście, że też mu w tym pomagali, ale bywały bramki, jak chociażby chyba z Górnikiem Zabrze, gdzie naprawdę tam no Łukasz robił wręcz rzeczy, gdzie my się łapaliśmy za głowę, więc no, tym bardziej jeszcze dochodzi fakt, że to jest bardzo ambitny zawodnik na boisku, gdzie on potrafił schodzić do drugiej linii, tam rozpychać się w środku pola, także no naprawdę, wydaje mi się, że to jest, gdybyśmy tutaj mówili o młodym, nieznanym piłkarzu, to oczywiście odkrycie sezonu, ale tutaj na pewno bardzo, bardzo fajne, pozytywne zaskoczenie. No też bywały takie osoby jak, nie wiem, Damian Warchoł, który szczególnie ten początek sezonu miał bardzo mocny, gdzie on tutaj wchodził jako, można powiedzieć, taka trzecioligowa postać, a niesamowicie inteligentny zawodnik na boisku, też wie, kiedy obrońcy można się urwać. Z czasem jednak troszeczkę zaczęły mu doskwierać problemy zdrowotne, stąd też jego ten licznik bramek zatrzymał się chyba na 7, ale no generalnie też na pewno bardzo, bardzo kibice tutaj Płoccy go polubili, no i jest to zawodnik, na którego warto teraz mieć uwagę nawet w tym sezonie, więc tak naprawdę jeśli chodzi o te takie wyróżniające się postacie, no to ja, powiedzmy, mi pierwsze do głowy przychodzą właśnie te dwa nazwiska,
No i do tego jeszcze Rafał Wolski, ale to myślę, że tutaj o tym piłkarzu za dużo nie trzeba mówić, bo no jest to zawodnik, który kiedy tylko jest zdrowy, to dla mnie jest absolutnie topką całej tej ligi. No, tylko pytanie jest takie, żeby on naprawdę był w pełni zdrowy, żeby te problemy zdrowotne czy z kolanami go omijały. I no to jest, mimo że on ma już rocznikiem chyba 29 lat, to jest 9-2 rocznik, co pamiętam, no to powiedzmy, mówimy tutaj o blisko 30-letnim zawodniku, to ja wciąż uważam, że w momencie, kiedy on jest zdrowy, to jest to absolutnie czołowa postać tej ligi. Mhm. Tak? To tak, to tu się muszę z to zgodzić i to bez dwóch zdań. Wiesz co, porozmawiajmy chwilkę o tym, co przed nami, a raczej może inaczej, to co się aktualnie jeszcze dzieje, bo za chwilę liga startuje, już w najbliższy weekend pierwsze spotkania, pierwsza kolejka, więc kończymy przygotowania, już teraz te mikrocykle treningowe przygotowujące do spotkań pierwszej kolejki, ale opowiedz troszeczkę, jak wyglądały przygotowania Wisły Płock do sezonu, jak to wyglądało u was, gdzie przygotowania, czy na własnych obiektach, czy może był jakiś obóz, jeżeli obóz, to gdzie, jakie sparingi, z kim rozgrywane i tak dalej, jakbyś mógł troszeczkę przybliżyć. Znaczy tak, no w takim, powiedzmy, skrócie, w drugiej połowie czerwca drużyna wybrała się na obóz przygotowawczy do Gniewina. Tam rozegraliśmy łącznie cztery sparingi. Pierwszym było spotkanie z Chojniczanką w Chojnice, gdzie no też wiadomo, jak ten pierwszy sparing często wygląda. Są te nogi ciężkie, też o tym, jak rozmawialiśmy, przeprowadzając krótkie takie wywiady na naszą stronę internetową, to sami piłkarze też o tym mówili, że tej świeżości jeszcze nie było, no ale to tak jak mówię, to raczej nikogo nie dziwi, więc ten sparing zakończył się wynikiem 1-1, gdzie bramkę strzelił Dawid Kocyła, też powracający właśnie zawodnik, który sezon temu miał no kompletnie nieudaną jesień, tutaj nie ma co o tym mówić. Potem udał się na wypożyczenie do Termaliki, Brubetu Termaliki Nieciesza, gdzie też wyglądał, bym powiedział, że grał w kratkę, bywały fajne występy, bywały nieco słabsze, ale teraz po powrocie do nas właśnie do Płocka, wydaje mi się, że ten okres przygotowawczy raczej pozytywny w jego wykonaniu, więc liczymy tutaj, że no, że ten zawodnik po prostu się odbije, bo to wciąż jest raptem 20-letni chłopak, który też ma i sobie teraz sporo chyba do udowodnienia i tutaj kibicom w Płocku. Potem 3 dni później zagraliśmy sparring. To był taki nietypowy format. Wydaje mi się, że to było chyba 3 razy 40 minut grane. No i tutaj był wynik 3-6 dla Lechii Gdańsk, gdzie bramkę strzelił wspomniany Łukasz Sekulski i dubletem popisał się nasz nowy zawodnik, czyli Dawid Alvarez, znany jako Davo. Według mnie kandydat na, można powiedzieć, nie wiem czy odkrycie tego sezonu to jest odpowiednie słowo, no bo też nie mówimy tutaj o jakimś nastolatku, ale jest to postać, która naprawdę moim zdaniem może mega namieszać w nadchodzących rozgrywkach. No i potem zagraliśmy na koniec obozu, to był taki, można powiedzieć, podwójny sparring, bo drużyna została podzielona na dwa składy i pierwszy wygrał 3-2 z Radunią Stężyca, gdzie tam bramki strzelił znów Davo, Steve Capuadi, również nasz nowy zawodnik, tutaj ściągnięty, można powiedzieć, za poleceniem trenera Popola Stanio. No i trzecią bramkę zdobył Adrian Szczutowski, czyli tutaj mówimy o zawodniku tak jak Dawid Kocyła, który był teraz na wypożyczeniu, on z kolei w Stali Mielec. A ten drugi skład zagrał z Arką Gdynia, gdzie wygraliśmy 2-0 po bramkach Wolskiego oraz Warchoła, gdzie przepraszam, gdzie no też wyglądało to momentami bardzo fajnie i tutaj też te dwa nazwiska już wcześniej zostały wspomniane. No i na koniec można powiedzieć obozu, bo to chociaż nie, przepraszam, ojej, te dwa ostatnie sparingi były rozegrane można powiedzieć, na koniec obozu, a dopiero potem jeszcze mieliśmy sparing też taki podwójny z Rakowem Częstochowa po powrocie, gdzie zakończyło się to wynikiem 0-3 i 3-0 w dwie strony. No i potem mieliśmy też podwójny sparing z Koroną Kielce, również wyniki w dwie strony, bo tutaj było 2-0 i 1-3. Okej, w porządku. No to ładnie, żeś to nakreślił, mniej więcej wiemy. Powiedz mi, Gniewino, bo to nie pierwszy klub, który jedzie do Gniewina, jeśli chodzi o kwestię ośrodka. Znaliście go wcześniej? Wy tam często jeździcie, czy pierwszy raz byliście? Znaczy tak, jak rozmawiałem z piłkarzami, to kilku z nich było tutaj pierwszy raz. Ja też osobiście pierwszy raz dopiero w tym hotelu. Czyli Wisły Płock tam więcej wcześniej nie było, tak? Rozumiem. Wydaje mi możliwe, że nie, ciężko mi powiedzieć, bo ja też tak naprawdę dopiero teraz byłem pierwszy raz na obozie z pierwszą drużyną Wisły Płock, więc tutaj nie chcę skłamać, ale no możliwe, że tak było, ale to, że tam drużyny przyjeżdżają, no to prawda, z tego względu, że chociażby w tym samym czasie jak my, to przebywał tam też Radomiak Radom,
Więc, a zdaje się, że chyba Szymoniaczek zresztą mówił, jak rozmawialiśmy, właśnie też mówił o tym Gniewinie, także właśnie zastanawiam się, że to musi być jakaś dobra miejscowość, naprawdę kapitalny ośrodek, jeżeli to do klubu. No, generalnie akurat wcześniej tam przygotowało się na mistrzostwach reprezentacji Hiszpanii, zawsze to jak wchodziliśmy do pokojów, no to każdy sobie patrzył, kto z zawodników właśnie hiszpańskich przebywał w tamtejszym pokoju. My akurat trafiliśmy na Gerarda Pique'a, także. O, proszę, no niedługo również tam Gerard Pique wejdzie, prawda, do zarządu Barcelony i tak dalej, no to już wiadomo tutaj, nie tylko piłkarz. Powiedz mi, jeśli chodzi o kwestie sparingów, to dobór rywali na zasadzie, bo akurat byli tam, gdzie wy jesteście, czy też mimo wszystko jednak sztab to jakoś selekcjonował i zapraszał? Znaczy to też jest ciekawa kwestia z tego względu, że graliśmy chociażby z Lechią Gdańsk, gdzie my rozgrywki ekstraklasy inaugurujemy z tą drużyną. Ale wydaje mi się, że to raczej chyba było troszeczkę na zasadzie, kto akurat jest w okolicy, bo znaczy oczywiście, no, być może nie, więc ja tutaj też nie chcę się wypowiadać czy za kierownika, czy za sztab, no ale faktem tutaj my nie musieliśmy tak naprawdę za dużo kilometrów przejeżdżać, jedynie z tego co pamiętam, to chyba na mecz z Lechią Gdańsk pojechaliśmy tam w okolice Cetniewa. Tak, to jest też ośrodek w Cetniewie. No tak, co? No, tak jak już wcześniej wspomniałem, no to z Chojniczanką już graliśmy też w Gniewinie. Okej, w porządku, dobra. Więc co, porozmawiajmy troszkę o transferach. Tu już o niektórych żeś coś wspomniał, między innymi właśnie o Davo z Ibizy. Natomiast jak tak posiłkuję się oczywiście tym, kto podpisał kontrakty z Wisłą, widzę Bartłomieja Gradeckiego, jest Steve Capaudi, Dawid Kocyła, Mateusz Lewandowski, Oskar Ludziński, Michał Mokrzycki z Ruchu, Martin Sulek, Adrian Szczutowski. No, większość tych nazwisk niewiele mówi, tak na dobrą sprawę. Powiedz mi, to jest kwestia jakoś wyskautowanych piłkarzy, długo obserwowanych, czy też agenci się zgłaszali do was. Skąd ci piłkarze, tak na dobrą sprawę, i jaki pomysł na nich macie? Znaczy, no, jeśli chodzi o te nazwiska, które wymieniłeś, to też trzeba zaznaczyć fakt, że czy Bartek Gradecki to jest powrót z wypożyczenia, który znaczy wychowany, który spędził ostatni czas w drugoligowej Wiśle Puławy, Dawid Kocyła to również jest powrót z wypożyczenia, tak samo jak i Mateusz Lewandowski czy Adrian Szczutowski. To też są chłopcy, którzy no, ogrywali się teraz gdzieś na niższym poziomie i wyglądali na tyle nieźle, że postanowiono teraz im zaufać, stąd też zostali zebrani na ten okres przygotowawczy cały. No tutaj akurat jeśli chodzi o Steve'a Capuadiego, to jest o tyle ciekawa sytuacja, że stoper, który w ostatnim czasie nie grał kompletnie nic i tak naprawdę dopiero w trakcie wywiadu właśnie przeprowadzonego w Gniewinie trener Paweł Stalnie troszkę opowiedział, jak wyglądały kulisy tego. To wyglądało mniej więcej z tego, co pamiętam, tak, że on chciał właśnie sprowadzić tutaj tego zawodnika do siebie, czyli tam, gdzie był trenerem właśnie w Żylinie. Niestety tam wyszły jakieś pozaboiskowe kwestie, stąd też on został odsunięty od drużyny. No i dlatego też kompletnie nie grał, ale przyznam, że naprawdę w tym okresie przygotowawczym wygląda bardzo fajnie, mega silny, taki dobrze komunikujący się lewonożny stoper. Także wbrew pozorom, mimo że to jego CV nie wygląda zbyt imponująco, to wydaje mi się, że może być ciekawym zawodnikiem. No Davo to tak jak już powiedziałem, no wydaje mi się, że być może nawet najlepszy zawodnik nasz w trakcie tego okresu przygotowawczego. Świetny, świetny dribbling, świetne dośrodkowanie, bardzo szybki, ciągle szukający gdzieś gry, czy na jeden kontakt, czy właśnie pojedynków jeden na jeden. Zresztą jedna z jego bramek strzelona w ogóle z połowy boiska. No naprawdę bardzo, bardzo fajnie się zaprezentował, szczególnie jak na zawodnika, który zdaje się, że chyba pierwszy raz w ogóle będzie grał poza Hiszpanią, a wiadomo jak to też bywa z tymi obcokrajowcami, że ta aklimatyzacja no, nie zawsze pójdzie tak jak byśmy oczekiwali, więc tutaj to no, może być, tak jak mówiłem, skrzydłowy warty obserwacji. Martin Szulek no, to też jest to obrońca z Ligi Słowackiej, którego bardzo dobrze znał trener Paweł Stalnio. I kogo tam jeszcze ma? No Michał Mokrzycki to jest to zawodnik obserwowany już przez tutaj dyrektorów naszych w klubie, więc wydaje mi się, że musieli też motor napędowy ruchu Chorzów, więc no tutaj na pewno, prawda, piłkarz, który może zrobić różnicę w lidze. No naprawdę też fajnie wygląda zarówno w drugiej lidze, jak i w tych barażach. Można powiedzieć, że w fajny sposób się pożegnał z ruchem Chorzów, więc no sam jestem ciekawy, jaki to będzie też przeskok właśnie z tej drugiej ligi do Ekstraklasy, bo jak wiemy, różnie z tym bywa. No ale często też chyba
zgodzisz się, że czasem właśnie takiemu zawodnikowi fajnie dać szansę, niż czasem szukać nie wiadomo kogo A to na pewno, zgodzę z się. Wiesz, no Michała Mokrzyckiego to widzę, chciał sprowadzić rok temu, prawda, jeszcze przed startem poprzedniego sezonu, tam nie do końca wszystko. Twoim zdaniem jaki to jest zawodnik? Według mnie bardzo dobry, naprawdę. No mówię, motor napędowy Ruchu Chorzów, prawda, więc no musiał obejrzeć parę spotkań Ruchu i naprawdę to jest piłkarz, który no, może zrobić różnicę w Ekstraklasie i ja byłem lekko zdziwiony, że mało kto się interesował nim, więc mówię, na pewno okej. No i tutaj z tych nowych zawodników jeszcze przez dłuższy okres teraz testowany był Milan Kwocera, gdzie gdzieś tam w najbliższych powiedzmy dniach pewnie jego przyszłość się wyjaśni z racji, że sezon już za chwilę rusza, a reszta zawodników no to jeszcze z wypożyczeniem braci Oskar Ludzińskie, to jest bardzo utalentowany młody bramkarz z rocznika 2004. To powiedziałbym, że w trakcie tego obozu przygotowawczego jedno z takich małych odkryć z tego względu, że no wiadomo, tutaj pierwszym bramkarzem będzie zdecydowanie Krzysztof Kamiński, to raczej dla nikogo nie powinno być ani niespodzianką. Z kolei Bartłomiej Gradecki też swoje aspiracje ma, jest po kolejnej, można powiedzieć, rundzie w drugiej lidze, bo wcześniej już też się ogrywał w Zniczkuszków. No i gdzieś ten Oskar Lodziński być może, jeśli oczywiście okoliczności do tego pozwolą i dostanie szansę, to wydaje mi się, że może się bardzo, bardzo fajnie pokazać, bo w tych sparingach bywało tak, szczególnie z Arką Gdynia, gdzie on no, nie będzie przesadą to, jeśli powiem, że ratował wręcz wynik. Więc jest okay. To też fajnie mieć takiego zawodnika jako bramkarza tego numer 3 czy 4. Okej, w porządku. Dobra, to powiedz mi tak, po tym wszystkim, co powiedziałeś, jaki cel sobie stawia Wisła Płock na sezon 2022-2023? No, z reguły cóż, no zawsze jest tak, żeby co najmniej powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu. Wydaje mi się, że może być miejsce. To... Jeszcze raz? Czyli minimum szóste miejsce. Nie, tutaj też nie chciałbym jakoś wypowiadać się czy za prezesa, czy za dyrektora. Wydaje mi się, że górna połowa... Myślałem, że jakaś komunikacja była, prawda, w tej sytuacji już, prawda, że stawiamy sobie to i o to gramy. O, może na tej zasadzie. Wydaje mi się, że na pewno pozycja gdzieś w środku tabeli, czy w górnej połowie jest do wykonania, jeśli chodzi o nasz zespół, bo tak jak powiedziałem, na papierze wygląda to całkiem sympatycznie, gdzie na każdą pozycję mamy po dwóch zawodników, w zależności też na jakie ustawienie zdecyduje się trener, bo tutaj w trakcie obozu czy okresu przygotowawczego trener testował różne, zarówno jeśli chodzi o takie 4-3-3, jak i ustawienie z wahadłami, ale no, wydaje mi się, że ten materiał taki osobowy jest odpowiedni zarówno pod jedno, jak i pod drugie ustawienie, gdzie też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że no, sporo tam tych roszad było, bo chociażby czy Bartek Zy już wypożyczany, Bartek Zynek co prawda do Radunii Stężyca, ale czy wspomniany Daniel Warchoła, oni byli testowani chociażby na pozycjach numer 8, gdzie Warchoła raczej kojarzymy z takiej dziesiątki, ewentualnie czasem nawet na szpicy grał, więc na boisku może to wyglądać ciekawie i no, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie po prostu no, namieszać, mówiąc tak, można powiedzieć dwoma wyrazami. Okej, Arek, słuchaj, zbliżamy się powolutku do końca. Ja wiesz, nie mogę nie zapytać też troszeczkę o Widzew, a takim łącznikiem pomiędzy Wisłą Płocka a Widzewem aktualnie jest Kuba Rzeźniczak, wychowaniec Widzewa, który wiadomo później spędził sporo czasu w Legii. Powiedz mi, czy jak Widzew awansował do Ekstraklasy, coś Kuba mówił na ten temat, jak nie wiem, coś w szatni się działo i tak dalej. Jak w ogóle zareagowaliście na to, że Widzew wraca do Ekstraklasy? Tak, tutaj za Kubę akurat tym bardziej nie będę się wypadał z tego względu, że ten kontakt z piłkarzami pierwszej drużyny też nie zawsze jest taki, bym powiedział, bliski, z tego względu, że mają też swoje kupę zajęć, więc no nie było po prostu okazji do rozmowy. No ale ja osobiście, jeśli chodzi o moje zdanie, to ja się bardzo ucieszyłem, że Widzew awansował, bo mimo, że można gdzieś tam czasem w internecie wyczytać, że gdzieś ci kibice czy Widzewa, czy coś, nie wszędzie są powiedzmy lubiani, bo wiadomo jak to tam bywa w tych środowiskach różnych, tak ja się ucieszyłem z tego względu. Dla mnie to jest niesamowite, jeśli chodzi o liczbę tych sprzedawanych biletów, karnetów, gdzie no, to jest szok. Ja na przykład jeszcze nigdy na meczu Widzewa Łódź nie byłem i mam nadzieję, że teraz będę miał okazję, bo takie kluby chyba są potrzebne na najwyższym szczeblu i szkoda, żeby też takie marki gdzieś, można powiedzieć w cudzysłowie, marnowały się na niższych poziomach rozgrywkowych. No ale też tutaj swoją drogą, jak powiedziałeś o tym łączniku, to też u was teraz grają czy Kuba Wrąbel, czy Patryk Stępiński, nas zresztą awansował do Ekstraklasy właśnie z Wisłą Płock.
No czy zdaje się Dominik Kun, chociaż chyba i Dominik i Patryk teraz, ale to musiałbyś ty mi powiedzieć. Chyba pozycję trochę zmienili z tego, co grali no u nas. No tak, Patryk Sępiński półprawy obrońca, prawda, w trójce środkowych, a Dominik Kun no to jest środek pomocy, prawda, czasami lewe wahadło, ale to bardzo rzadko z reguły jest środek pomocy. Ja pytałem sobie, który raz mecz widziała, to szczerze mówiąc aż byłem zdziwiony, bo ja tutaj Dominika Kuna w Płocku raczej pamiętam jako takiego szybkiego, pracującego skrzydłowego. Z kolei Patryk Stępiński to zawsze lewa albo prawa obrona, także widać, że te pozycje wśród waszych piłkarzy też ewoluują. No tak, na pewno. Natomiast mówię, Patryk Stępiński bardzo mocno się, bardzo dobrze się pokazał, prawda, na to jako ten półprawy środkowy obrońca, no i na nowo go wymyślił u nas trener Janusz Niedźwiedź. Arek, tak powolutku kończąc, tak jak wspomnieliśmy, widzę wraca po 8 latach do Ekstraklasy. Na co my, kibice klubu z Łodzi, musimy się przede wszystkim nastawić w Ekstraklasie, prawda, jaka to jest liga, jakiego szoku i jak szybko go dostaniemy, prawda? Jak szybko się tak naprawdę zderzymy z rzeczywistością, bo spodziewam się, że chyba jednak tak będzie. Znaczy, od razu przyszło mi do głowy kolejne bardzo jedno z moich ulubionych powiedzonych, czyli na tym poziomie nie ma już słabych drużyn, więc każdy może urwać punkty. Ale nie, no. Znaczy, jednak widać, że Beniaminkowie mają problem. Jest ten przeskok między pierwszą ligą a Ekstraklasą i ja nie ukrywam, ja się troszeczkę tego obawiam, prawda? Bo wchodzimy jako drużyna, która, no wiadomo, ma markę, chce się pokazać jak najlepiej, natomiast no boję się, żebyśmy nie podzielili losu chociażby łódzkiego klubu sportowego, prawda, z czasów, kiedy oni awansowali. I zastanawiam się, co zrobić i jak zrobić, żeby jednak w tej lidze A się utrzymać, a dwa pokazać się z dobrej strony. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę też weźmy pod uwagę fakt, że na przykład moim zdaniem większy przeskok jest między drugą a pierwszą ligą niż pierwszą ekstraklasą, chociaż to wiadomo, że te wyniki w ostatnich latach bywały różne, ale też nie, masz na przykład Radom, który pokazywał się momentami z doskonałej strony, ale też jako kontrargument masz z kolei, tak jak wspomniałeś, wydaje mi się, że to chyba wtedy ŁKS Iraków awansowali, tak? Tak. Gdzie wydawało się, że będzie tym lepszym Beniaminkiem, a troszkę to się w perspektywie czasu trochę się pozmieniało, więc no na pewno chyba, przynajmniej moim zdaniem, mega siłą Widzewa będzie gra u siebie, bo tak naprawdę to chyba na tle całej Ekstraklasy to będzie jedna z zdecydowanie takich mocniejszych publik i takie, powiedzmy, niektóre kluby chyba będą musiały się też przestawić, że mamy kolejne takie, bym powiedział, piekiełko, gdzie wiadomo, że kluby się mobilizują, czy na Lecha, czy na Legię, czy nie wiem, bywało tak, że też na Górniku była niesamowita atmosfera, więc wydaje mi się, że te kluby też mogą się mobilizować właśnie na Widzew, żeby zapunktować właśnie na wyjeździe w Łodzi, więc chyba to będzie klucz, żeby zrobić sobie taką twierdzę w Łodzi, jaką my rok temu przez moment mieliśmy w Płocku, znaczy nawet nie przez moment, to 8-2-0, tak? Prawda? Bez porażki, tak. Prawda? Runda zrobiona, także no naprawdę. To może być klucz, bo ci kibice na pewno będą was nieśli i warto by było chyba z tego korzystać. No ale też ten skład osobowy chyba nie jest zły jak na Beniaminka, bo na przykład te transfery, których dokonaliście, no też chyba wyglądają fajnie, no bo wydaje mi się, że na przykład taki Mateusz Żyro to przydałby się nie jednemu zespołowi w Ekstraklasie. No, nie po sparingach patrząc, jeden z najlepszych piłkarzy. No dokładnie, więc to też pokazuje, wydaje mi się, że taką siłę czy też ambicję tego klubu, no bo nawet jeśli mówi się o tym, że nie wiem, że do Widzewa może trafić czy Alan Czerwiński, czy nie wiem, Piotr Parzuszek, chyba też tam czytałem takie plotki, więc to też pokazuje, że ten klub chyba na pewno nie zamierza tutaj być w tej stawce pod wahadłem, więc na pewno to będzie fajna też taka wartość dla tej ligi, że fajna, duża marka wraca na poziom Ekstraklasy i jeszcze no na pewno krwi tutaj napsuje niektórym zespołom, to akurat o tym ja jestem osobiście przekonany. Okej, ostatnie pytanie, które zadaję każdemu mojemu gościowi w audycji Prześwietlenie. Kto zakończy ligę wyżej, Wisła czy Widzew? Nie, no to rozczaruję cię, ale mimo wszystko uważam, że jednak Wisłopoc będzie wyżej. Okay, ale też uważam, że Widzew spokojnie się utrzyma, tak powiem. Okej, w porządku. No to ja to przyjmuję. My chcemy się spokojnie utrzymać, tak, nie bawić się w te ostatnie kolejki. Tak. Mówię, nie chcemy się z tym bawić do ostatniej kolejki, tylko już dużo, dużo wcześniej zapewnić sobie spokojny byt, utrzymanie, żeby potem móc zbudować drużynę na następny sezon. Dobra, Arek, ślicznie ci dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. No mówiliśmy się na 20 minut, wyszło 30 tam z kawałkiem, także mam nadzieję, że mogłeś troszeczkę to przedłużyć i tam ci żadnych obowiązków w tym momencie nie przełożyłem.
Super, super, że byłeś z nami. Arkadiusz Stelmach, dział marketingu z Płocka i dyrektor do spraw scoutingu młodzieżowego. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to, że byłeś razem z nami dzisiaj. No to ja dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich kibiców Widzewa Łódź i życzę powodzenia w nowym sezonie. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i jesteśmy po rozmowie z Arkadiuszem Stelmachem, czyli osobą, która, tak jak już wspomniałem wcześniej, o Wiśle Płock wie absolutnie wszystko. Dział marketingu oraz dyrektor do spraw scoutingu młodzieżowego. Myślę, że sporo nam rozjaśnił, sporo nam powiedział na temat samej drużyny Wisły Płock. No, dużo, dużo żeśmy się dowiedzieli, chociażby o tym, jakim trenerem jest trener Paweł Stano, jakie mają cele na najbliższy sezon, jeśli chodzi o Wisłę Płock, jak wyglądały przygotowania drużyny, jak wyglądała kwestia sparingów. Troszeczkę o transferach się również tutaj dowiedzieliśmy. No i dobrze wiemy już, na kogo trzeba mocno uważać, czyli na tego Dawo, prawda, który przyszedł z Ibizy. Jak tutaj wspomniał nasz gość, jest to piłkarz, który może troszeczkę namieszać w lidze. Także kolejny Hiszpan, który się pojawia w lidze. Wiadomo, mamy Jordiego Sancheza i to nasz Hiszpan ma być najlepszym Hiszpanem, prawda, nie inny Hiszpan z innego klubu. Ale no już trzeba wiedzieć, że na tego piłkarza trzeba będzie mocniej zwrócić uwagę. Tym bardziej, że spotkanie z Wisłą Płock już za półtora miesiąca, więc gdzieś tam trzeba będzie zacząć na nich powolutku zerkać. No i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Próbowałem podpytać Arka również o kwestię Kuby Rzeźniczaka, no ale szybko wyminął. Wiadomo, jakie relacje pomiędzy Kubą a Widzewem są, a szczególnie między kibicami Widzewa a nim. Także szybko wymiksował się z pytania. Więcej powiedział oczywiście od siebie. No wiemy też, co Widzew musi zrobić, aby jednak się w tej ekstraklasie zanomowić. I co ciekawe, jest to kolejny gość, kolejna osoba i mam nadzieję, że nie mówi tego kurtuazyjnie, tylko jednak tej prawdy troszeczkę jest, że Widzew będzie jednak drużyną, która no, nie będzie się bronić do samego końca przed spadkiem, tylko gdzieś w tym środku tabeli ma szansę się zadomowić. No i ja takie coś przyjmuję i fajnie by było, żeby tak się stało. Jednakże stwierdził, że wyżej w tabeli na koniec sezonu będzie Wisła Płock, no ale my to rozumiemy. Zastanawiałem się, czy któryś z gości nam powie, że a nie, jednak Widzew tutaj może być drużyną, która powalczy wyżej. No nie okazało się, każdy wierzy oczywiście mocno w swój klub i będzie mu mocno kibicował, a tym bardziej, jeżeli jest pracownikiem tego klubu. No dobra, słuchajcie, to w takim wypadku myślę, że możemy sobie spokojnie audycję kończyć. To był przedostatni odcinek prześwietlenia Ekstraklasy. Jutro pozostała już tylko i wyłącznie audycja związana z Pogonią Szczecin. Za dwa dni, w sobotę, zapowiedź meczu z Pogonią Szczecin. Ja z Mikołajem Janusikiem postaramy się jak najrzetelniej przedstawić wam wszystko to, co będziemy wiedzieć na temat drużyny. Oczywiście z pewnymi tajemnicami, no bo nie będziemy chcieli troszeczkę też ułatwiać zadania drużynie Pogoni Szczecin, ale to o czym wszystkim dowiecie się w sobotę. No a co? A w niedzielę już mecz. Pogoń Szczecin, Widzew Łódź, pierwszy mecz w Ekstraklasie po 8 latach. Ja z Maćkiem Wojciechowskim wybieramy się razem do Szczecina i spróbujemy w duecie przywitać Ekstraklasę, tak jak żeśmy w duecie witali Pajęczno w roku 2015, tak zdecydowaliśmy się, że we dwójkę również powitamy Ekstraklasie. A co? Należy nam się za to jeżdżenie po tych niższych ligach. Teraz trzeba w końcu poczuć troszeczkę tej elity naszego kraju. No dobra, to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za to, że byliście ze mną. To było prześwietlenie Ekstraklasy Wisła Płock. Do usłyszenia już za dwa dni w zapowiedzi meczu, a za trzy dni przy komentarzu Pogoń Szczecin, Widzew Łódź. Trzymajcie się serdecznie. Dobrego wieczoru. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.